Polska Telewizja Regionalna, Natalia Brańska, witam Państwa w naszym programie. Świat zmienia się w zawrotnym tempie, a wraz z nim zmienia się lista zawodów. Kiedyś prawnik, lekarz czy ekonomista, a dziś coach, youtuber i także networker. O pasji, determinacji w dążeniu do marzeń opowie nam dzisiaj Patryk Machaj. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Patryk, na początku, zanim się zapytam, jak wygląda Twoja praca i to, czym się zajmujesz, chciałabym, żebyś wytłumaczył mi i naszym widzom, co to jest marketing sieciowy, którym się zajmujesz i jak się zaczęła Twoja przygoda z nim? U mnie to wyglądało tak, że cały marketing sieciowy przedstawił mi kolega. Myślę, że to było w dość profesjonalny sposób, gdyż siedzieliśmy sobie w samochodzie i on tam gdzieś przedstawił mi marketing internetowy. Była to taka namiastka marketingu i później dopiero wziął mnie na spotkanie z osobą, która już w tym marketingu była dłużej. I tak się zaczęła moja przygoda. Ja postanowiłem sobie dać 2-3 miesiące, sprawdzić się, czy w ogóle ten temat jest dla mnie. I marketing internetowy na dobrą sprawę to jest polecenie sklepu internetowego zamiast stacjonarnego. No bo jest to prostsze, jest to szybsze, nie musimy stać w kolejkach, tylko po prostu zamawiamy sobie produkt przez internet i kurier nam go przywozi do domu. A jak ty czerpałeś wiedzę w tym temacie? No to nie jest coś, czego możesz się nauczyć w szkole. Marketingu internetowego nauczyłem się przede wszystkim od osób, które już jakby były na tych wysokich pozycjach marketingu. U naszych liderów przede wszystkim. I oprócz tego czytałem masę książek odnośnie marketingu, gdyż strasznie spodobał mi się ten temat. A powiedz mi, jak twoim zdaniem cieszy się opinia takiego marketingu u takiej przeciętnej osoby jak ja, która nie ma z tym na przykład styczności? Myślę, że jest to dość kontrowersyjny temat, dlatego że większość osób jeszcze w Polsce nie zna marketingu, więc na dobrą sprawę nie wie, jak go po prostu ugryźć, z czym on się może kojarzyć. I większość osób jednak jest do tego sceptycznie nastawiona, gdyż system jest zupełnie inny niż przykładowo praca na etacie. Mnie się wydaje, że można być do tego sceptycznie nastawionym, między innymi też dlatego, że często to się kojarzy z taką piramidą finansową i z tymi wszystkimi różnymi sektami finansowymi. Jest tak troszeczkę, czy nie? Tak, często mam na stoliku osoby, przede wszystkim są to osoby już starsze, doświadczone przez życie, które chcą sobie przykładowo fajnie dorobić, ale system niekoniecznie mi odpowiada, dlatego że oni mają obraz właśnie tej piramidy finansowej, jak wcześniej wspomniałaś. I powiem tak, może układ przypomina piramidę finansową, ale przede wszystkim piramidą finansową to nie jest. Dlaczego? Dlatego, że u nas to wygląda zupełnie inaczej niż przykładowo na normalnym etacie. Przykładowo jak mamy szefa. Jest sobie szef, który ma pod sobą kierowników i pracowników i on zazwyczaj wykonuje jakby najmniejszą pracę, ale też ma największe zarobki. U nas jest zupełnie inaczej, bo u nas w marketingu osoba, która najwięcej zarabia, też najwięcej musi dawać od siebie. Więc może to wszystko przypominać piramidę finansową, ale na dobrą sprawę, piramida w Polsce jest zabroniona i już po prostu jest nielegalna. I u nas to wygląda tak, że firma nasza istnieje od 2 lat, więc mamy też nagrodę Fair Play i nagrodę rzetelnej firmy, więc na dobrą sprawę, no jedno wyklucza drugie. A jaki jest Twój sposób na realizację celów w biznesie? Myślę, że takim kluczem jest charakter przede wszystkim. Charyzma i oprócz tego dodam jeszcze, że moja rodzina jest rodziną bardzo sportową. Też na przykład moja mama jest nauczycielką wychowania fizycznego, mój tata był byłym zawodnikiem w piłkę ręczną i gdzieś zawsze ta pasja, ten sport był u mnie zaszczepiony. I teraz bardzo fajną sprawą jest, tak wcześniej wspomniałem, charakter, czyli przede wszystkim to, że tak w biznesie, tak samo jak w sporcie. Często mamy wzloty, często mamy upadki. Wiele meczów się wygrywało, ale też niektóre trzeba było po prostu przegrać, wziąć tą porażkę tak na przysłowiową klatę i iść dalej jakby do przodu. Tak samo jest w biznesie, więc ten charakter przede wszystkim bardzo mi pomaga, gdyż mogę przykładowo dzięki temu cały czas się rozwijać i cały czas tym charakterem jakby dążyć do tego wyznaczonego celu. A co uważasz za swój największy sukces? Czy są jeszcze jakieś sukcesy sportowe w takim razie, skoro cała rodzina jest sportowa? Tak, sukcesów sportowych jest masa. Przede wszystkim jeszcze jak grałem w piłkę nożną, to były to sukcesy na arenie międzynarodowej. Teraz w tym momencie myślę, że takim największym sukcesem jest osiągnięcie pozycji dyrektora okręgowego w okresie 5 miesięcy, więc tą pozycję statystycznie robi się w 18-19 miesięcy. Ja ją zrobiłem w 5 miesięcy, no i zostałem najmłodszym dyrektorem okręgowym w Polsce. To co Cię wyróżnia na tle Twoich rówieśników i osób, które się tym zajmują, że Ty w tak młodym wieku jesteś już na takiej pozycji? Myślę, że przede wszystkim jestem osobą bardzo normalną, tak jak moi rówieśnicy. To jest właśnie w marketingu bardzo fajne, że tutaj nie trzeba mieć jakby specjalnych umiejętności, żeby działać w marketingu. Myślę, że tak jak wcześniej wspomniałem, jedną z cech wyróżniających mnie to jest charakter i przede wszystkim ja swoich marzeń nie chowam do szuflady. Zawsze chcę jakby się rozwijać cały czas i te marzenia realizować, bo wiem, jak jest u moich rówieśników. Często jest tak, że nie ma po co działać i tak dalej. Większość moich rówieśników również siedzi przykładowo i gra w gry komputerowe. Ja stwierdziłem, że wolę wyjść z tej swojej tak zwanej strefy komfortu i zrobić coś więcej. A kim tak naprawdę jest ten skuteczny dyrektor, lider? Jakie są Twoje zadania?
Skuteczny lider, skuteczny dyrektor to jest osoba na dobrą sprawę, która ma tą charyzmę i potrafi ze sobą pociągnąć tłumy. Oprócz tego jest to osoba bardzo pomocna. U nas system wygląda tak, że jeżeli my pomożemy komuś, pomagamy w tym momencie też sobie. Więc myślę, że system jest bardzo w porządku. I moje zadania to przede wszystkim motywowanie grupy, przede wszystkim budowanie całej sieci konsumencko-sprzedażowej i oprócz tego pomaganie. Pomaganie po prostu moim osobom zarabiać. No dużo razy padło tutaj hasło pomoc. Czy tobie ktoś pomaga? Ktoś cię wspiera w tym wszystkim? Tak, do dnia dzisiejszego, tak jak wcześniej wspomniałem, przez ten okres 5 miesięcy mam cały czas na sobą tak zwanych upline'ów, czyli osoby, które są wyżej nade mną. I do dnia dzisiejszego mam ich pomoc w każdej sprawie, mogę na nich liczyć. I tworzymy taką jedną zgraną paczkę, jedną zgraną drużynę, tak jak na boisku piłkarskim. A powiedz mi, jakich rad mógłbyś udzielić ludziom, którzy chcieliby zająć na przykład twoje miejsce kiedyś w przyszłości, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z marketingiem sieciowym? Najważniejsze jest chyba to, żeby nie odpuszczać na początku, bo początki bywają ciężkie w marketingu. Ja sobie postanowiłem dać 3-4 miesiące. Nie było łatwo, gdyż jeszcze miałem wtedy maturę na głowie i szkołę, ale postanowiłem systematyką, tak samo jak na treningach, dojść do wysokich wyników i często jest tak, że osoby na początku są zniechęcone, po prostu mają jakiś mały kłopot, coś nie idzie po ich myśli i oni odpuszczają. Także życzyłbym przede wszystkim tym osobom wytrwałości. A czy z twoją pracą, z tym, czym się zajmujesz, są jakieś takie przyjemniejsze strony? Na przykład wyjeżdżasz na jakieś szkolenia, masz jakieś wyjazdy takie? Tak, dokładnie, jak najbardziej. Często u nas też tutaj w Dębicy ja prowadzę takie speech'e, gdzie moja jakby ekipa może się cały czas rozwijać. Oprócz tego co roku mamy organizowaną wycieczkę za granicę, gdzie wszyscy dyrektorzy jadą na tak zwaną integrację, więc jest też bardzo fajnie. Mamy masę szkoleń, które są tutaj na Podkarpaciu, między innymi w Rzeszowie. No i konferencje takie większe, jak regionalne, czy konferencje po prostu ogólnopolskie, odbywają się w Łodzi. A jak ty sobie dałeś radę ze szkołą? Matury chyba pisałeś w tym roku, tak, z czego dobrze dokładnie się orientuję. Ile czasu ci to wszystko pochłania? Powiem tak, no nie było łatwo, gdyż no, matura wymaga jakby poświęcenia. Ja to zrobiłem, tak wcześniej wspomniałem, systematyką, czyli przykładowo utrzymałem się cały czas do matury i gdzieś tam godzinka czasu wolnego to było u mnie jedno spotkanie, czyli najważniejsze w tym wszystkim było sobie tak naprawdę zaplanowanie pracy, żeby po prostu dalej sobie działać i to jest ten klucz. A co z planami na przyszłość? Teraz obecnie właśnie ostatnio dostałem list odnośnie tego, że dostałem się na wymarzone studia, jest to psychologia biznesu, więc dalej podążam w tym kierunku, gdyż myślę, że takie studia naprawdę mogą mnie jeszcze bardziej rozwinąć i pomóż mi w mojej branży. A czego mogę ci życzyć? Myślę, że przede wszystkim zdrowia, bo jak wiemy w dzisiejszych czasach jest to bardzo, bardzo ciężka sprawa, oraz tej wytrwałości i dalszego dążenia do celu. W takim razie tego ci życzę. Patryk, ja przygotowałam dla ciebie takie krótkie zadanie, taki test. Chciałabym, żebyś do tej kamery przekonał mnie i naszych widzów, że warto się zajmować marketingiem sieciowym. Dobra, słuchajcie, ja dzisiaj przygotowałem dla was sobie zwykłą kartkę papieru i teraz tak, podzieliłem ją wcześniej na prostokąty i każdy prostokąt to jest 10 lat. I teraz taka sytuacja, czyli w sumie mamy 80 lat. U mnie moja grupa, moi partnerzy, z którymi działamy, mają tak statystycznie 20 lat. Czyli na dobrą sprawę 20 lat już nam odpada, czyli zostało jeszcze 60 lat. I teraz takie pytanie. Ile czasu poświęcamy na sen? No, 1/3 naszego życia, statystycznie. Czyli po 8 godzin, czyli z tego kolejne 20 lat również nam odpada, zostało nam 40 lat. I teraz kolejne pytanie. Pracując na etacie, poświęcamy 1/3 swojego życia również na pracę, 8 godzin. Czyli odpada nam kolejne 20 lat. Zostało nam 20 lat. I teraz pytanie. Przecież tak naprawdę dużo poświęcamy czasu, spędzając go z rodziną, wyjeżdżając na jakieś wakacje, integrując się, leniuchując i tak dalej. Czyli na dobrą sprawę tracimy również 10 lat. Czyli zostaje nam 10 lat. Tutaj poświęcamy czas na jakieś inne rzeczy i tak dalej. Czyli zostaje nam na dobrą sprawę 5 lat. I teraz tak. Postanowiłem, że zaangażuję się w marketing internetowy przez 5 lat. Dosłownie. I teraz, co dzięki temu mam? Z czym tak naprawdę to wszystko się je? Z tym, że my walczymy przede wszystkim o dochód pasywny, a dzięki temu kupujemy sobie 20 lat. 20 lat naszego życia, które możemy poświęcić przede wszystkim na rozwój osobisty, na jakieś wyjazdy, na podróże i tak dalej.
Więc myślę, że w tym momencie pokazałem, że tak naprawdę marketing internetowy jest to kupowanie sobie czasu. Więc dziękuję bardzo serdecznie. No Patryk, u mnie zdałeś celująco. Jestem ciekawa, czy u naszych widzów też. Mam nadzieję, że Państwo zostali przekonani. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Mam bardzo. Nadzieję, że jeszcze nie raz się będziemy mieli przyjemność spotkać. Życzę powodzenia. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.